swój specjalny powód, okazję, a mianowicie nasza młodzież, chłopacy dostali dofinansowanie w wysokości 500 zł na zorganizowanie meczu i doposażenie w sprzęt sportowy. Dostali te pieniążki w ramach projektu, który sami pisali, czyli to jest ich dzieło, nikt im specjalnie nie pomagał, więc myślę, że dla chłopaków wielkie brawa się należą. To jest ich rzecz, dostali pieniążki w ramach programu Akumulator Społeczny, który został dofinansowany m.in. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, więc to bardzo ważny wyczyn. Bardzo serdecznie w imieniu Centrum Młodzieżowego Stecka, jak i Rady Sołeckiej dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na ten mecz jako grający i przede wszystkim wierni kibice. Bardzo serdecznie wam za to dziękujemy. No to jest taka pionierska jakby impreza. Pierwszy raz w Nowej Cerkwi miał miejsce taki mecz. Już tutaj słyszę głosy o rewanżu, więc nie wiem, czy wszyscy są chętni, ale jeżeli będzie taka chęć, to na pewno taki rewanż zorganizujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Romanowi, który dzielnie sędziował w czasie tego meczu. Brawo dla pana Romana. Pan Roman zawsze na posterunku, gotowy i chętny do pomocy. Jeszcze raz dziękujemy. Przede wszystkim brawa się należą obu ekipom, tak, które dzielnie walczyły na polu bitwy. Jedni drugim forów nie dawali, synowie kontra ojcowie. Myślę, że rywalizacja była zawzięta, a wynik, chociaż no, ktoś musiał wygrać, ale brawo, myślę, że brawa dla dwóch drużyn się takie same należy. Proszę państwa, jeszcze jedne podziękowania po tym naszym spotkaniu tutaj sportowym.